jesteśmy w roku jubileuszowym, roku 15-lecia, w gościnnych progach Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, w Galerii Neon. Dla nas to jest niezwykle ciekawe doświadczenie. Po raz pierwszy w historii artystycznej podróży Hestii poprosiliśmy o współpracę studentów. Ta współpraca dla nas była nadzwyczajnym doświadczeniem. Chyba wygląda wspaniale i po raz kolejny wydobywa właśnie z przestrzeni Galerii Neon to, co najlepsze, czyli właśnie tą jej przestrzeń, wysokość i takie poczucie rzeczywiście takiego tła dla sztuki, na które ta sztuka zasługuje. I my, mogę powiedzieć śmiało, jako Akademia Sztuk Pięknych jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i bardzo dumni tak naprawdę z tego, że młodzi ludzie, którzy się u nas uczą, dostali taką szansę na rozwój. Największym na pewno sukcesem jest to, że zaczęliśmy współpracę z ASP i to, że studenci mogli nauczyć się całego procesu tworzenia wystaw. Artystyczna podróż Hestii dała nam możliwość przyjrzenia się, jak wygląda taka praca kuratorska, a to jest głównie to, czym zajmujemy się na naszym kierunku, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie i świetna przygoda. Bardzo dużo się nauczyliśmy, jak się takich rzeczy angażuje od podstaw, jak się dobiera pracę, jak się współpracuje z takimi właściwie wyższymi tam władzami, że tak można powiedzieć. No, po prostu multum różnych rzeczy, na których się nie zwracało uwagi, kiedy się szło na taką wystawę. Były rzeczy, z którymi musiałyśmy się zmierzyć, które w jakiś sposób mogły nas przerósć, a dzięki temu, że działaliśmy w grupie i była ciągła wymiana, mogliśmy tak naprawdę im jakby podołać. Kontakt ze sztuką i bardzo miłe przeżycie. Artystyczna podróż Hestii jest zaproszeniem do dialogu.